A oto kolejny odcinek Zagrajmy w Diablo 1. Nasza postać ma już poziom 11 i od razu schodzimy na poziom 5. Poziom 5, już się zmieni grafika lokacji, jesteśmy w katakumbach klasztoru. No właśnie. Mapka, jesteśmy w rogu, nie jest tak źle, tutaj widzę dużą skrzynię, może od razu otworzę, tylko sobie przypomnę, tu mamy Firebolt, Holybolt, Charged Bolt i leczenie, jeszcze pamiętam, że mamy bardzo przydatny czar Firewall, czar poziomu drugiego, znaczy on jest wyuczony na poziomie pierwszym, ale chodzi mi o właśnie, że tutaj jestem na poziomie drugim. Zaklęć, może się nam ten Firewall przydać prędzej czy później, na pewno będę z niego korzystać, a poza tym nie mamy broni. Laski się pozbyłem, no coś tam pewnie znajdziemy. Broń nam aż tak bardzo potrzebna tutaj nie jest. Korzystamy z zaklęć. No dobra, otworzę sobie skrzynkę, zobaczymy co tu nam wypadnie. Kasa, 53 złote monety, sporo już. Dobra, gdzie by sobie tutaj iść? Na pewno musimy zachować ostrożność. Mała skrzynka. Pusta. Firebolt, chyba dobry czar ustawiłem. Mamy na poziomie 5. Dużo many nas nie kosztuje. O, o, o. Aha, no właśnie. To jest to, o czym mówiłem wcześniej. Tutaj nie powinno nic być. W pobliżu wejść, zejść na inne lokacje, to potworów raczej nie ma. I zobaczcie, tu możemy wyjść sobie do Tristram, czy tam w okolice Tristram. O, zobaczcie. Tutaj właśnie wchodzi się do katakumb. Jesteśmy blisko wiedźmy Adrli, tutaj są krowy, kojarzycie pewnie te lokacje. Mamy jakby taki skrót do katakumb w tym miejscu. Nie musimy już przechodzić przez podziemia katedry. Ale i tak mamy dużo tych zwojów, portali, zobaczcie, także bez problemu możemy się teleportować. W każdym razie tutaj fajnie wyszło, mam zakończenie mapy, możemy iść tylko tam. Ciekawe, jakie potwory na nas tutaj czekają. Pomału. I czy będziemy mieli jakieś ciekawe zadanie, beczki widzę. Tutaj są drzwi. Może na razie nie będę atakował beczek. Ustawię sobie Holybolt. Na wypadek, gdyby z beczki wyszedł jakiś szkielet. Oj, wyszedł. Oj, poziom zdobyliśmy na starcie. No dobra. To co? Bierzemy ostro w magię. 92 punkty magii. Masakra. Ale uwaga. Laska. Firebolt. Firebolt. A, nie mogę używać. 15 magii wymaga i 20 siły. Brakuje 5 siły. Może już pora troszeczkę w te siły zacząć dawać. Chociaż no co ta laska, no... Obrażenia ma spore, 6-12, gdybyśmy bezpośrednio nią uderzali, no ale nie będziemy tego robić. Będziemy atakować zaklęciami, w ogóle zauważcie, tu jest miksturka z maną, jak ja ją przegapiłem, bierzemy ją. Dobra, właśnie tak jak mówiłem, trzeba uważać, czy tutaj coś na ziemi nie leży, bo te przedmioty nie muszą wypadać z wrogich istot, mogą sobie czasami po prostu leżeć. O, tutaj nam wypadła miksturka z leczeniem, oła, dobra, użyjemy jej od razu lepiej. Skrzynka z kasą. Tylko te czarne szkielety, ja pamiętam, one chyba nie miały jakiejś odporności na ogień, także możemy atakować je z Firebolta. Firebolt jest tańszy, 4 many kosztuje, a Holybolt 6 many. Chociaż zadaje większe obrażenia, nie umarłem. Na razie zostaniemy przy Firebolcie. Tutaj chyba nic nie ma. Możemy iść tylko tutaj, pomalutku. Czy coś tu leży? Chyba nic. O, a to co to? Zejście na poziom 6 też od razu. No tutaj na pewno jeszcze nie będę schodził. Dobra, pomału. Gdzie by tutaj iść? Może sobie pójdziemy... O, kapliczka. Glimmering, czy jak to się tam czyta? Shrine. To mieliśmy wcześniej na poziomie 4. Pamiętajcie, to chyba ten typ kapliczki nam identyfikował przedmioty. No tutaj nie mamy na razie nic do zidentyfikowania. Także nie będę tej kapliczki używał. Pochodzimy sobie po tym poziomie 5. Znajdziemy pewnie jakieś magiczne przedmioty. O kurde. Znajdziemy jakieś magiczne przedmioty. Nie wiem, co tam strzelało. Kozły. Dobra, pomału. Na hita są z Firebola na poziomie 5. Jak sobie obejdziemy cały poziom, zdobędziemy magiczne przedmioty, to później wrócimy zidentyfikować. Dobra. Coś tutaj leżało. Rex, to mi nie jest potrzebne. Chyba nic tu więcej nie wypadło z tych kozłów. Musimy bardzo uważać. Łucznicy. Kozłoludów. No jacyś tacy bardzo straszni to oni nie są. Coś tu jeszcze strasznego jest? Chyba nie. Uwaga, otwieram drzwi. Ups, co to? No te takie biesy, czy co to tam jest, nietoperzopodobne, chociaż tak jak mówiłem, to nietoperze nie są.
To są chyba demony, ale może zwierzęta. Chociaż chyba demony to są. Skoro biesy to demony, nie? Jeszcze jakiś jest. Zauważcie, że z nich nigdy nie wypada złoto ani przedmioty. Znaczy, ani przedmioty magiczne, ogólnie przedmioty ekwipunku. Ojejku, ale sprzeciaszam. Dobra, lepiej się uleczę, ale chyba, że mam jakąś, nie mam miksturki z życiem. Ogólnie nie wypadają z nich żadne przedmioty. No chyba, że mamy do czynienia z szefem, prawda? No to z niego już jakiś magiczny przedmiot na pewno poleci. Dobra, pomału. Tutaj chyba nic nie ma. Spojrzę na mapkę. Tu wszystko badaliśmy. Ładnie idzie. Możemy iść tylko na zachód, tam do góry. No to idziemy, zobaczymy. Na razie nic groźnego. No te kozłoludy mogą być. Był ten czarny szkielet. Też jakichś większych problemów nie stwarza. Te niedoperze, one są dosyć szybkie i tak sprytnie latają, widzieliście. Kółeczka robią, podlatują, atakują, odlatują. Dużo się poruszają, ciężko w nie trafić, ale powinniśmy dać radę. Dobra, co tutaj? Ojdź, nie to. Pusto. Ojdź, łucznik. Coś tu jeszcze szło. Netoperek. Znaczy, dobra. Nie netoperek, tylko bies, będę lepiej mówił. Dobra, idziemy w górę czy na dół? Dobra, może wezmę kasę. Nic tu chyba nie ma. Ojdź, czerwone szkielety. Dobra, one na pewno mają odporność na ogień. Będziemy je atakowali Holy Boltem. Trochę więcej many będzie schodziło. Chyba jeszcze nie tego biesa słyszałem. O właśnie, tu się kręci. Coś tam jeszcze strzelało we mnie. To zaraz, skoro tam widzimy na mapce, zobaczcie tutaj, że można iść w górę, to może sobie najpierw w dół obejdę. Z nadzieją, że już będzie koniec planszy jednak. Będziemy mieli to z głowy. Czy coś tu strasznego jest? Beczki widzę. Mogą wybuchnąć. Najlepiej nie stać przy dwóch. Tę sobie walniemy. Zwój. Miejski portal. Jeszcze jeden. No dobra, ła. Ajdź. Jest taki motyw w Diablo, że jak się coś porusza po tej linii, tak jak teraz ja idę, to nie może otrzymywać obrażeń. Dotyczy to także mojej postaci. Jak macie wielkie problemy, to zawsze uciekajcie w ten sposób. Nie góra, dół, nie jakoś tak w taki sposób, tylko właśnie tak idealnie na boki. Ten nietoperz też jak się przewieszał w taki sposób, to nawet jak strzelałem prosto w niego po linii prostej, to on nie może otrzymać wtedy obrażeń. Nie wiem, czy to jest bug w grze, czy po prostu taki rodzaj mechaniki, no ale tak to działa, albo nie działa, jak kto woli. Dobra. Ło! Dobra, uleczę się lepiej, bo jak jeszcze raz by coś wybuchło, to mógłby być wielki problem. Nic tu nie wyszło z tych beczek. Idziemy dalej. Pomalutku. Ło! Pyk! Pyk! Dostał. O, Black Death! Czarna śmierć! To jest ta istota, o której mi tam pisaliście chyba, jeśli dobrze pamiętam, która na stałe wykrada życie, jeśli trafi, albo może na stałe wykraść życie. Chodzi o wartość maksymalną, no nie? Nie tylko minimalną. Ale, znaczy, no chodzi o maksymalny poziom naszego życia. Dlatego, znaczy, no główny problem te istoty sprawiają wojownikom. Jeśli gracie wojownikiem i traficie właśnie na takiego fosforyzującego zombiaka, to nie pozwalajcie mu do siebie podejść. Musicie po prostu machać mu bronią przed nosem cały czas, aby nie podszedł do was i was nie uderzył, bo będzie mógł właśnie zmniejszyć wam na stałe punkty życia. No to wojownikiem najlepiej chwycić wtedy buławę, jeśli nie macie jakiejś potężnej broni siecznej, bo buławy zadają zwiększone obrażenia nieumarłym, i machać mu przed nosem z nadzieją, że go odepchniecie albo zabijecie hitem jednym. Bardzo trzeba uważać właśnie na nie. Wiecie co, to jest zadanie, męstwo Arkana chyba. Takie podwójne drzwi, tak jest, to będzie to pomieszczenie. Tutaj zaraz będziemy mieli księgę, tylko zaraz, spokojnie, bo tutaj nas ostrzeliwują. Może najpierw załatwimy to wszystko, uleczę się, wypiję sobie tutaj. Jeden kozioł był załatwiony. Tutaj będą takie szarżujące bestie, właśnie one. One zadają kolosalne obrażenia i jak szarżują, mają też sporą szansę na trafienie. No, ale na szczęście szybko padają. Będzie ich tutaj więcej przy tym queście, musimy bardzo uważać. Dobra, i tutaj jest księga krwi. I o co chodzi w tym queście? Ogólnie pojawi się unikat.
Pojawi się unikat, męstwo Arkana, zbroja, tylko nie będziemy mieli do niej od razu dostępu. O, tutaj jest ściana, musimy tę ścianę usunąć. Teraz jak to zrobić? Tutaj jest taki piedestał. Piedestał krwi. O, coś takiego. I na tym piedestale musimy układać o takie przedmioty. Krwawy kamień, czy jak to zwać, to wygląda właśnie tak. Musimy na tym piedestale ustawić trzy takie kamienie. O, to jest pierwszy z nich. Musimy znaleźć drugi. Jak tutaj położyliśmy pierwszy, to otworzyło się przejście. O, właśnie tam. Zobaczcie, tam jest drugi taki kamień. Bloodstone. Musimy się tam dostać. Musimy się tam dostać i tam też będą te szarżujące bestie. Także bardzo trzeba uważać. Bo ja nie inwestowałem nic w życie do tej pory. Nie mamy jeszcze tarczy energetycznej. Kto wie, czy one nas na hita nie mogą zdjąć przy takiej szarży. Jak wylosują jakieś zwiększone obrażenia. No ja tutaj lepiej pomału. Ajdź, nie to. Ło! Na hita padają od szarży Dwolta. No nieźle. Odporność na ogień mają sporą, ale każdym innym rodzajem magii możemy bez problemu młócić takie czerwone szkielety. Dobra, spokojnie, tutaj jest wejście. Nie widać drzwi, ale widać taką jakby dziurkę. O, już idzie. Pomału, on tutaj powinien do nas wyjść. Jeszcze raz, dobra. Chyba dwóch ich tam zawsze siedzi, co? Coś takiego było, jeszcze jeden. Albo trzech, ale chyba dwóch. Zaraz powinien wyjść. Raz, dwa będę na razie, będę strzelał po dwa razy. Na wszelki wypadek. Bloodstone, no jest. Drugi. Męstwo Arkana. No fajna sprawa. Fajny quest nam wylosowało tutaj. Chyba 25 pancerza taka zbroja miała, jeśli dobrze pamiętam. O, położymy tutaj drugi kamień i w ten sposób otworzymy przejście o w tym miejscu, gdzie pokazuję na mapce. Patrzcie, no tutaj się otworzyło. I tam będzie trzeci krwawy kamień. Jak położymy trzeci, to już nam się otworzy przejście do unikatowego przedmiotu, który też będzie strzeżony przez te szarżujące bestie już w takiej większej liczbie. Ale póki co musimy sobie poradzić z tym kamieniem. O, już tam go widać. Bloodstone. To pomalutku, żeby ta bestia mnie zauważyła i niech tutaj do mnie wyjdzie. No, raz, dwa. Załatwiona. Zwabimy jeszcze jedną. Niech wyjdzie. Raz, dwa. Dobra. Bierzemy kamyczek. Idziemy po męstwo Arkana. Tylko bardzo trzeba będzie uważać na te szarżujące bestie. Najlepiej im się pokazać i gdzieś się schować, bo jak one są daleko, to właśnie szarżują z olbrzymią skutecznością. Jak są blisko, to po prostu podchodzą. Uwaga. Dobra. Słyszeliście taki dźwięk, jakby zbroja spadła, no nie? Najpierw był dźwięk usuwanej ściany i później jakby taki dźwięk spadającej zbroi. Dobra, trochę tutaj wyjdę. Już mnie pewnie zauważyły, co? Czy nie? Poczekam chwilę. Lepiej nie ryzykować. O, są. Jedna. Druga. Jeszcze jakaś mnie zobaczyła, myślicie? Trochę expa pewnie za te bestie dostaniemy. O, 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 widziałem, coś tam się ruszyło. Na pewno do mnie przyjdzie. Nie wiem, ile tam tych bestii w sumie siedzi. Była. Jeszcze jakaś. Bo malutku. Już cztery zabiłem. Myślicie, że będzie piąta? O, 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 jest, ale to już tutaj poczekamy na nią. Chyba mnie widziała. Koniec. Nie, ona jest zamknięta, bo ja jej jeść dawałem. Nie chciałem, żeby Siena weszła. Dobra, tutaj jest męstwo Arkana. Co to jest? Jakbym nie wiedział, co to jest. Dobra, to jest zbroja unikatowa, niezidentyfikowana, ale pomimo, że nie jest zidentyfikowana, to ja ją sobie już założę. Zobaczcie, ma dużo więcej pancerza od tej, której używamy. Pomimo, że ta daje 9 do magii, no ale mimo wszystko weźmiemy sobie większą ochronę z tego względu, że ja nie inwestowałem właśnie w życie i jeszcze nie mamy mana shielda. Więc ta ochrona nam się na pewno przyda. Ta magia trochę spadła, no trudno. Zauważcie, że zmieniła się grafika postaci. Ten mag już jest taki bardziej ubrany, że tak powiem. Jakaś tarcza z Ankhem namalowanym. Dobra, idziemy dalej. Mamy quest z głowy, męstwo Arkana. Potem sobie te zbroje zidentyfikujemy.
pewnie daje jakieś ciekawe atrybuty. Nie pamiętam w sumie, co ta zbroja Arcane'a dawała. Ja to głównie grałem na multiplayer, a na multiplayer takiej zbroi Arcane'a nie ma. Zaraz to kozły czy szkielety? Jeśli kozły, to do mnie przyjdą. Jeśli szkielety, to stoją w miejscu. Może łyknę sobie miksturę. Ups. Chyba szkielety, bo nie idą za mną. Tak, jeden, drugi, trzeci. Jeszcze jeden, a nie spróbowałem. Dostał. Ładnie, no widzicie, założyłem zbroję i od razu miały trudności z trafieniem we mnie. Ło. Dobra, już jestem uleczony. Jeszcze raz wypiję miksturkę. Szkielet załatwiony, dobra. I tutaj chyba wszystko. Tak, możemy przejść tylko przez te drzwi. No, na razie dobrze idzie. Ło. Dobra. Chciałem najpierw zestrzelić tego kozła, ale szkielet wszedł mi w drogę, oberwał fireboltem i niewiele mu to zrobiło. Okej. Na razie dajemy radę, ale nie było jeszcze żadnego szefa. Ciekawe, no raczej jakiegoś szefa tutaj spotkamy. Bo szefa nie może być chyba tylko na poziomie pierwszym, a potem już na pewno mogą być, pewnie prędzej czy później będą. Dobra, tutaj ładnie ich zestrzeliłem, co tam łoić. Te nietoperze jak szarżują, to one chyba nie mogą mi zadać od razu ciosu, tak jak te szarżujące bestie, że szarżowały, jakby mnie trafiły, to by mi zadały obrażenia. Te nietoperze mogą tą szarżą swoją tylko podlecieć i później muszą jakby wyprowadzić cios na nowo. No właśnie, ale tak podlatują, odbijają się ode mnie. Taki rodzaj ich ruchu jest, można by rzec. Bez natychmiastowego ataku. Mała skrzynka, uła. Dobra, udało się uniknąć. Spojrzę na mapkę. Możemy iść w górę albo w dół. Zobaczymy tutaj. O, znowu czarna śmierć. Musimy bardzo na nie uważać. Coś tam się świeci. Chyba będzie szef tych nietoperzy. Tak. Już go widzę, czerwony jest. Skoro jest czerwony, jest spora szansa, że ma odporność na ogień. Skoro ma odporność na ogień, to sobie ustawię lepiej elektryczność. No, podleć tutaj. Cwaniaku mały. No, podleć, podleć. Użyję mikstury tej dużej, a nie chcę podlecieć. No. Co jest z nim? Dobra, troszkę się przesunę. Kurde, no. Cwany nietoperz. No jest czerwony, na pewno ma... Dobra, spróbujemy w niego trafić. No i co? Dobra, załatwimy go ogniem w takim razie. Powinno się udać. Jakiś taki niemrawy jest. Jak? No właśnie, stanowczo miał odporność na ogień. Dobra, zdobyliśmy poziom w każdym razie. Może i lepiej, że taki niemrawy był, bo widzieliście, jakie problemy z nim były. Zostawił mały topór jakiś i długą laskę. Dobra, trzeba załatwić z dala te czarne śmierci. Załatwione. I co? Bierzemy poziom. Tylko co, myślicie siłę brać? Nie, wezmę jeszcze magię. Wezmę magię, mamy większe obrażenia dzięki temu Holy Bolta, chyba na pewno Firebolta i Charged Bolta. Ale Holy Bolta chyba też. Też chyba rośnie, jak się bierze magię. Dobra, więc na pewno trzeba zgaszać Holy Boltem. Sztylet magiczny, od razu wziąłem w łapę sobie tutaj. Longstaff. No nie ma wyładowań żadnego czaru. Zidentyfikujemy go potem. Kapliczką go zidentyfikujemy, tam pamiętacie, była taka. Ale jakiś taki niemrawy nietoperz był. Ale podejrzewam, że jakby do mnie wyleciał, to byśmy go też bez problemu załatwili. Właśnie elektrycznością. Ujdź! Chyba mnie nie trafił, co? Chyba mnie nie trafił. Jak to było? 41 miałem, to 42, bo zdobyłem poziom. Tak, nic mi tutaj nie zeszło, całe szczęście. Dobra, idziemy pomalutku. Jeszcze mogłem tam iść, ale najpierw sobie obadamy tutaj wszystko. Widzę już beczkę. Chyba mi nie wybuchnie w twarz, co? Oj, ci idzie czarna śmierć. Idzie czarna śmierć, stanę na wprost i zestrzelę ją. Tutaj nic nie ma. Pomału idziemy dalej. Oj, coś tu strzela. Jeden, drugi. Tu jeszcze jeden. Ustawimy się z Holy Boltem. Jest. Nietoperek. Znowu widzę czarną śmierć.
Oj, zbudowałem. Chyba nie stoję na wprost. O, teraz jest dobrze. Dobra, może się uleczyć, co? Na wszelki wypadek się uleczę, bo tu już nic nie wiadomo. Na tym poziomie piątym. Jeszcze jedna skrzynka. Oj, u góry widzę coś jakby taką pomniejszą bibliotekę, czy jak to zwać? Chyba jakieś woluminy tam będą. Jeden, drugi. Oj, spróbowałem. Jeszcze raz. Jest. Tak, tutaj jest stojak na książkę albo na zwój, tutaj też. Ale to zaraz, bo muszę spojrzeć na mapkę. Może sobie najpierw pójdziemy dołem. Coś tu strasznego się dzieje. Chyba nie. Oj, tu jest jakiś. O kurde, twardy. Oj, świeci się coś. Będzie szef. Dobra, trzeba go tam wystrzelać. Nietoperza trafiłem jakiegoś. Dobra, uwaga. Jeszcze jeden. Może się lepiej uleczę. Strzelamy dalej w niego. Ale twardy ten kozioł. Ach, zginął, dobra. Zostawił na pewno jakąś miksturkę z maną, widziałem. Tutaj mamy kasę. Drugi szef załatwiony. No ten szef nietoperzy był niemrawy, ten już tutaj ostro ostrzeliwał. Jeszcze jakiś sługus. Dobra. Co zostawił? To jest biała czapka. To na pewno nie pozostawiona przez szefa. Tutaj coś, cloak. Mamy manę, od razu wypiję sobie. Jest okej, okay. Gdzieś tu jeszcze możemy iść? Chyba nie. Chyba koniec mapki, tak jest. Tu jest jeszcze krótki łuk, ale biały, to nie bierzemy. Chyba nic tu nie ominąłem, co? Bo dużo tutaj jednak było tych łuczników, ale nie, nic tu nie widzę. Dobra, idziemy dalej. Idziemy dalej, tu sobie... Ło, ile tego, panie! Dobra, ustawimy sobie Holy Bolt. Ustawiamy się na wprost. Tak jest. Jeszcze jeden. Co tu? O, to jeszcze dużo jest tego do odkrycia. Oj, muszę Firebolta sobie ustawić. Trzeba zniszczyć te czarne śmierci. Claymore 1.12. Nie ma za bardzo miejsca, żeby to wszystko unieść. Wywalimy sobie białą lachę Firebolta. Weźmiemy Claymore. Do zidentyfikowania. Teraz tak. Tu też jest jakaś biblioteczka, ale najpierw załatwimy czarną śmierć. Żeby nam nie odwaliło jakiegoś numeru. Co tutaj? Ło, łucznicy. Dobra, poczekamy sobie na szkielet, bo widziałem, tam jeden czerwony szedł. No, mój mag, normalnie miecz starczą, przypomina mojego czarownika z Diablo 3 już teraz. No, gdzie ten czerwony szkielet? Na pewno tam był. Widziałem go. Dobra, tutaj widzę jednego czarnego, zestrzelony. O. Idzie, no już teraz chyba do mnie dojdzie. No, przyjdzie. No, a cwany ten szkielet jest. No dobra, ja tam pójdę. Ło, jest tam. Teraz. Dobra, dostał. Ile my jeszcze mamy many? Trochę postrzelam. 20 punktów jeszcze, to kilka razy z Firebolta sobie walnę. Jest, dostał. Jeszcze raz z Firebolta mogę strzelić, ale już chyba żadnego szkieleta nie ma. Dobra. Udało się opanować sytuację. Zobaczymy, co tu na tych stojakach. Księga. Firewall. Będziemy mieli drugi poziom. Będziemy mieli drugi poziom Firewalla. Obrażenia wzrosną. Zobaczymy o ile. Patrzcie. Koszt Firewalla 28. Obrażenia. No patrzmy na maksymalne. 66. 28, 66. A teraz o też 30. Też 66, ale spadł koszt many. 26 many nas kosztuje. No Firewalle na pewno się przydadzą prędzej czy później. Na razie nie podnoszę tego cloaka, zobaczymy co tutaj. Town Portal, jeszcze jeden. No niech będzie. I tutaj chyba wszystko. No właśnie, tak się czasami czyta te księgi. Znaczy, jak się czyta księgi, to czasami rosną obrażenia czaru, czasami spada koszt czaru, czasami i jedno i drugie. Dobra, tutaj chyba wszystko. Czasami rośnie jeszcze prędkość czaru.
Jeszcze wiem, że czas trwania tej ściany ognia całej zależał albo od mojej magii, im więcej miałem, tym dłużej się to paliło, albo od właśnie poziomu tego firewalla, że im wyższy poziom, tym dłużej ten firewall się utrzymuje, co na wyższych poziomach jest trochę upierdliwe, bo tak jak mówiłem, jak my wchodzimy w ten firewall, to też otrzymujemy obrażenia, więc czasami nastawiamy tych firewalli, nastawiamy i trzeba czekać, aż one przeminą. Dobra, zobaczymy co tutaj. Ło! Dobra. Łyknąłem sobie. O, mieli trudności z trafieniem mnie i nadal mają. No, dużo ich tutaj. Gin. Dobra. Poradziliśmy sobie. No jednak to męstwo Arkana, pomimo tego, że jeszcze zidentyfikowane nie jest, to nas skutecznie chroni. Tak jak mówiłem wcześniej, pancerze tutaj zmniejszają szanse na to, że wrogowie nas trafią. Patrzcie, księga telekinezji jakaś tu się zawieruszyła. To co, czytamy. Na pewno spadł koszt rzucenia tego czaru telekineza, bo tutaj żadnych obrażeń nie ma, więc tylko koszt może spadać. I co? Jeszcze jedna biblioteczka. Zobaczmy, co to za księga. Holybolt. Będziemy mieli chyba poziom drugi, czy trzeci, czy jak to tam? Przeczytam sobie. Który poziom mamy Holybolta? Trzeci. Na pewno spadł koszt many. Pamiętacie, był koszt many 6. Teraz mamy 5. No i chyba obrażenia wzrosły, czy nie wzrosły? Nie wiem. No w każdym razie mamy poziom trzeci Holybolta. Idealny czar na nieumarłych oraz na samego Diablo. Pomimo tego, że Diablo jest uważany za demona, to Holybolt świetnie na niego działa. Okej, okay, tutaj chyba wszystko, co? Tak jest. Możemy iść tylko w górę. Jeszcze jedno przejście było tam. Zobaczmy, co się tam dzieje. Tu wszystko uprzątnięte. Dobra, trochę zwolnię, pomału. Czy coś tu jest? Widzę drzwi, widzę dziurkę w ścianie, była pułapka, już ją pewnie aktywowałem. Czy tam coś będzie? Nie ma, to chyba koniec planszy, co? Nic tu nie widzę, tak macam, czy czasami coś nie leży na ziemi, ale nie. Nie, dobra. Spójrzmy jeszcze na wszelki wypadek, ale chyba odkryłem całą mapkę piątego poziomu. Tu był quest, tak. Możemy wracać, teraz tak. Wrócimy sobie na pewno tam, gdzie była ta kapliczka Glimmering, czy jak ona się tam nazywała, do identyfikowania przedmiotów, bo trochę tych przedmiotów do zidentyfikowania tutaj mamy. Gdzie ona była? Tutaj była, dobra. Zobaczymy, co ciekawego nam wylosuje w tych przedmiotach. Najlepiej, żeby jakiś bonus do magii był w tym sztylecie, bo tak go sobie noszę. Uwaga. Co jest w sztylecie? A, siłę zwiększa. No to nie bardzo mi się przyda. Tu odporność na ogień, to mieliśmy wcześniej. Tu kradnie manę, ale tylko wtedy jak bijemy tym bezpośrednio we wroga, czyli dla nas nieprzydatne. Laska odpychająca wroga pod warunkiem, że w niego trafimy. No magma taką małą szybkość ataku, że raczej nie będziemy próbowali odpychać wrogów. O, i tutaj szata. Minus 2 obrażenia od wszystkich wrogów, które otrzymujemy. Jakieś telefony mi tam w tle dzwonią. No i uwaga, męstwo Arkana. Klasa pancerza 25, to już wiemy. O 10 zwiększa witalność, czyli wzrosły nam tutaj punkty życia. Zmniejszone obrażenia, które otrzymujemy, o 3. I fastest hit recovery, czyli najszybsze odzyskiwanie równowagi po ciosie. Jest fast hit recovery, drugi poziom to jest faster hit recovery i to jest trzeci, fastest. Najszybsze otrząśnięcie się po ciosie, bardzo ważny atrybut dla maga, super sprawa właśnie dla nas. Nawet jak otrzymamy jakiś silny hit, to będziemy mogli od razu się wycofać, rzucić czary, jakiś coś takiego. O, tutaj mam jeszcze jakąś miksturkę z maną, nie zauważyłem jej wcześniej. Także fajna zbroja dla maga, no dla wojownika też, taki pancerz przecież. Nie ma żartów. Witalność 10. No na razie się bardzo przyda, póki nie mam tego mana shielda. I co, wyjdziemy sobie chyba tędy tutaj. Up to town. Czyli, że do miasta. Może zrobimy sobie save w tym miejscu. O.
I co teraz? Może zajdźmy najpierw do Adri. Adria the Witch. Zobaczymy, czy ma dla nas jakieś przydatne księgi, albo zwoje. Fajnie, żeby miała księgę, albo no chociaż zwój z tą tarczą energetyczną. Już będziemy schodzić na poziom 6, to już masakra może być. Co tu jest? Mana, portale, lightning, firewall, firewall, flash, phasing, stone curse. No nie ma. Nie ma. No trudno. Trudno, zajdziemy sobie do kowala, sprzedamy wszystko. No mógłbym teoretycznie resetować ten jej sprzęt, który ma do zaoferowania. Gdybyśmy mieli na tym poziomie jakieś, znaczy na kolejnym poziomie jakieś olbrzymie problemy, no kurczę, jakieś tam, nie wiem co za istoty by tam musiały być, no ale pewnie takie mogą być wylosowane. Gdybyśmy mieli jakieś kolosalne problemy, no to wtedy do tej Adri zajdziemy jeszcze raz z nadzieją, że ten zwój z tarczą energetyczną będzie miała. Claymore za 350. O, tutaj nasza stara zbroja, sprzedajemy. Cloak, ło, 1987 zł, ładnie Griswold nam zaoferował. Co by tu zreperować? Korona Króla Nieumarłych, o, ma dużą wytrzymałość. Męstwo Arcana też ma dużą, nie będziemy na razie kasy na to marnować. Sztylecik. A, to sztylecik nie jest mi zbytnio potrzebny. Też się go pozbędę. No, 345 złotych monet dostaniemy. Coś fajnego można kupić? Ło! Pancerz 20 do wszystkich odporności i zręczność. Za 14 tysięcy, no ale męstwo Arcana. Lepsze, zdecydowanie lepsze. Co tu jeszcze? Nic dla nas, jak na czerwono, czyli że nie możemy tego używać. Może jakaś lepsza tarcza jest? Warhammer. Chociaż nawet jakby lepsza była, to pewnie by wymagała więcej siły. A wiecie co, w sumie źle zrobiłem, powinienem jeszcze od Adri wziąć miksturki z maną. Zapomniałem zupełnie o tym. Weźmiemy sobie te mniejsze miksturki też. Tak jak ostatnio kupowałem. Już niewiele tych mikstur zostało, niby inwestuję cały czas w magię, tej many jest sporo. O, i sprzedamy jej od razu laskę przecież, magiczną. Laski tylko u Adri możemy sprzedawać. Tak jest, 237 złotych monet i kupujemy miksturki z maną. Kupię ich troszkę więcej, o, powinno wystarczyć. Wracamy. Wracamy do katakumb i zakończymy sobie odcinek przed wejściem na poziom 6. Czy na poziomie 6 może być jakieś zadanie? Pewnie może. Pamiętam, że chyba zawsze jest zadanie Chamber of Bone, komnata kości, czy jak to tłumaczyć. To zadanie chyba zawsze występuje w Diablo, na singlu. Ale nie pamiętam, na którym poziomie było. Możliwe, że właśnie na 6 będzie. Tam będzie masa szkieletów, Holy Bolt mamy. Także nie powinno być problemów, no ale poza szkieletami będą losowane inne istoty. Nie mam pojęcia, co tam będzie się działo. Tak, tu jest zejście na poziom 6. I tutaj zakończymy sobie odcinek. Zapraszam Was na kolejny odcinek. Zagrajmy w Diablo 1. A tymczasem żegnam Was. Na razie, trzymajcie się.